stoimy przed pomnikiem, który jest postacią Władysława Jagieły. Człowieka, który jest protoplastą rodu Jagiellonów. Rodu, który na 200 lat zawładnął panowaniem nad Rzeczpospolitą. Ale nie o wielkości naszego kraju pod panowaniem jagiellońskim chcę mówić, ale przypomnieć kilka faktów, zarówno z życia tego władcy, jak i tych spośród Jagiellonów, którzy tych Jagiellonów, którzy następowali po nim. Władysław Jagieło w Nowym Sączu był ponad 20 kilka razy. Jest to swoisty rekord. Nikt nie był tak często i licznymi pocztami tu na sądeckiej ziemi. Pierwszy jego przyjazd jest związany z rokiem 1385. Kiedy marszałek Królestwa Polskiego organizuje spotkanie trzech par królewskich. A tymi parami królewskimi są Zygmunt Luksemburczyk i Maria. Jego żona, a siostra Jadwigi, która jest żoną Władysława Jagieły. Przybywa również tutaj na teren naszego miasta wielki książę litewski Witold. Przybywają również dostojnicy królewscy. Co jest istotne i co ważne, tu w 1409 roku spotykają się Witold i Jagieło po raz drugi i kolejny. Przybywają tu po to, aby w cichości i spokoju planować grunwaldzkie zwycięstwo. Rok 1410 dla Solca jest rokiem nie najlepszym, ponieważ wypełniając umowę Zygmunt Luksemburczyk kieruje przeciwko naszemu krajowi Ścibora ze Ściborzec, szlachcica rycerza polskiego pozostającego na służbie Zygmunta Luksemburczyka. Przybywając do Polski, tu na sądeczką ziemię, zostaje doszczętnie zniszczony stary sąd, spalone przedmieścia Nowego Sącza. Ale wojska Ścibora, w których nie ma węgla, którzy nie chcieli wziąć w tym ciemnym procederze udziału, odbijają się od murów naszego miasta i Ścibor, tracąc sławę wojenną, tracąc grupy pod Bardionem, zostaje pokonany. Jagieło będzie przybywał do naszego miasta jeszcze wielokrotnie, jak powiedziałem, ponad 26 razy. Spotka się w 1417 roku, 21. Nawet ze swoją córką, Jadwigą, tu będzie chronił się z nową, trzecią żoną, która nie jest dobrze przyjęta przez otoczenie króla. Tą żoną jest Elżbieta z Granowskich-Wilecka. Będzie przebywał prawie miesiąc. Przebywali również na Zamku Królewskim synowie tego króla, który idąc na czele tego pochodu, reprezentuje Kazimierza Jagiellończyka i Elżbietę Rakuszankę. Matkę królów. To oni, przybywając tu do Nowego Sącza na cały miesiąc, będą żegnać syna Władysława, najstarszego, najukochańszego, który wyjechał, by objąć koronę w Czechach w Pradze. Zatem dalej. Mała było.